Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w niedzielny poranek i dzielę się fragmentem biblijnym z Ewangelii Mateusza, który jest przeznaczony do rozważania na dzisiejszych nabożeństwach. Fragment ten jest zapisany w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza od 44 wiersza. Królestwo niebios podobne jest do skarbu ukrytego w ziemi. Znalazł go pewien człowiek i z powrotem ukrył. Uradowany tym idzie, sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje tę ziemię. Królestwo niebios podobne jest również do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i ją kupił. Królestwo niebios podobne jest także do sieci zarzuconej w morze, zagarniającej wszelkiego rodzaju ryby. Gdy była już pełna, wyciągnęli ją na brzeg, usiedli i dobre zebrali do koszy, a nieprzydatne odrzucili. Moi drodzy, jak widzimy, Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie przyrównane jest przez Pana Jezusa do trzech rzeczywistości. Pierwsza rzeczywistość to jest człowiek, druga rzeczywistość to jest skarb albo perła i trzecia rzeczywistość to jest sieć. Co nam to sugeruje? Myślę, że sugeruje przede wszystkim to, żeby Królestwo Boże było kompletne, no to A, jest tym skarbem, czyli jest tą rzeczywistością najważniejszą, stworzoną przez Pana Boga, miejscem, albo można nawet lepiej powiedzieć, stanem bliskości względem Niego, przebywaniem z Panem Bogiem, przebywaniem na uczcie weselnej. Więc to jest jakby ta przestrzeń, to jest jakby ta geografia, to jest ten skarb. Ale widzimy, że Królestwo Boże jest też podobne do człowieka, do pewnego kupca, który znalazł szczególną perłę. Więc Królestwo Boże to też ludzie. Królestwo Boże to król i poddani. Królestwo Boże to zatem no, nie może być w żaden sposób, jak powiedziałem, puste, ale muszą tam być ludzie, którzy, co do których Pan Bóg chce, żeby tam przebywali. To są te ryby wyłowione z sieci, które są przydatne, użyteczne. No, ale nie ma tamtych ryb nieużytecznych, które zostają odrzucone. To jest taki obraz sądu też tutaj zawarty. Więc Królestwo Boże to rzeczywistość przebywania blisko Pana Boga. To jest ten skarb i ludzie, którzy tam są, którzy to Królestwo Boże wypełniają. To jest dość istotne. No i teraz musimy się zastanowić, co dla nas jest ważne, jak my możemy stać się obywatelami, mieszkańcami tego Królestwa Bożego. Myślę, że tutaj warto odwołać się do teologii Marcina Lutra, naszego reformatora, który mówi i pisze o tym, że najważniejszym wydarzeniem w życiu chrześcijanina jest chrzest. Dlatego ja tutaj taki zestaw do chrztu mam ze sobą w kaplicy. Jest dzbanuszek, jest miseczka i następuje tutaj w ten sposób trzykrotne polanie wodą ochrzczonego, wypowiedzenie jego imienia i ta formuła chrzczę się w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Luter mówi, że chrzest, właściwie od chrztu wszystko się zaczyna, że bez chrztu nie ma zbawienia, że to jest ten sakrament, który ma charakter inicjacyjny dla człowieka i że w chrzcie zawarta jest obietnica zbawienia, że w chrzcie zaczyna się, można powiedzieć w cudzysłowie, przygoda z Panem Bogiem i droga do nieba, droga do tego Bożego Królestwa. No ale możemy powiedzieć, dobrze, wielu ludzi jest ochrzczonych, ale to przecież nie dzieje się automatycznie. To, że jestem ochrzczony, jeszcze nie rozwiązuje mojej sytuacji przed Bogiem, no bo trzeba w tego Boga wierzyć, trzeba Mu zaufać. A zatem chrzest i wiara, które idą ze sobą w parze, więc jako niemowlęta najczęściej jesteśmy ochrzczeni, a żeby wiarę uzyskać i żeby tę wiarę podtrzymać, to są inne skarby bardzo ważne, inne perły i inne skarby wydobyte. Jeden, no to jest Biblia, to jest Boże Słowo. Boga dzięki niej poznajemy, możemy zaufać, możemy wyznać naszą wiarę, poznajemy zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. To się wszystko dzieje przez Pismo. To jest jeszcze drugi sakrament, sakrament ołtarza, w którym jesteśmy wzmocnieni, nakarmieni, po to, żeby ta nasza wiara była silniejsza i to są właśnie te środki, które mają nas utrzymać i zachować w wierze, w ufności, w dążeniu do Bożego Królestwa. A wszystko właśnie od chrztu się zaczyna. Moi drodzy, żeby zdobyć skarb,
żeby zdobyć perłę, albo żeby stać się tą cenną rybą, w cudzysłowie, w oczach Pana Boga, no to widzimy, ile to rzeczy trzeba zrealizować, wypełnić właściwie. Trzeba zostać ochrzczonym i trzeba uwierzyć, że Jezus Chrystus zabiera na siebie od nas nasze grzechy i za nie umiera na krzyżu. W tej wierze nas utrzymuje Boże Słowo, w tej wierze utrzymują nas sakramenty. I życzę tego, byśmy nie tylko dzisiejszej niedzieli, dzisiejszego dnia byli tego świadomi, ale każdego dnia, że Boże Królestwo to jest bliskość względem Stwórcy, ale Boże Królestwo nie może być puste i Boże Królestwo czeka na Ciebie i na mnie. Na nas, którzy jesteśmy ochrzczeni, na nas, którzy wyznajemy naszą wiarę, podtrzymujemy ją i umacniamy Bożym Słowem i uczestnictwem w sakramencie ołtarza. Tego wzmocnienia Bożym Słowem, tego wzmocnienia sakramentem, nie tylko w ramach dzisiejszych nabożeństw, serdecznie i gorąco życzę. Zostańcie z Panem Bogiem. Błogosławionej niedzieli. Thank you.